Jestem po przejściach zdrowotnych jakichś i proszę sobie wyobrazić, że lekarz powiedział, że ja nigdy w życiu nie mogę uprawiać sportu, dlatego... Ile miałeś wtedy lat? Jak miałem 5 lat, byłem sparaliżowany przez pół roku w ogóle, taki nie kumaty zupełnie. Także ktoś tam na górze czuwał nade mną. No właśnie mną. O tej historii troszkę powiedzmy. Ja wiem, że to może takie nie do końca dla ciebie miłe wspomnienie. Nie, dlaczego, kurczę? Ale to jest właśnie historia, która rzeczywiście pokazuje, że można w życiu... Że można, wszystko jest w głowie. Wszystko jest w głowie, trzeba chcieć, trzeba się poświęcić. Jak to się stało, że miałeś takie problemy? Zapalenie opon mózgowych, które przeszło w zapalenie mózgu, co sprawiło, że przez pół roku, bo jak to nie trywialnie mówiąc, warzywem byłem i... No i co? No i chyba tylko modlitwy moich bliskich sprawiły to, że przeżyłem. I jestem tu, gdzie jestem, prawda? No właśnie. I potem po tym całym okresie trudnym i rehabilitacji i tak dalej, zapasy. Tak, ale to bardzo późno, bo miałem 17, prawie 18 lat, jak zacząłem trenować zapasy i już mówię, dlaczego tak w takim wieku? No mama, wiadomo, w obawie przed tym, żeby mi się coś nie stało, bo lekarz powiedział, że nigdy w życiu nie mogę żadnego sportu uprawiać, nie pozwalała mi. Natomiast jak już gdzieś tam powoli wkraczałem w tą pełnoletność, to powiedziałem, że nikt mi nie będzie zabraniał. To zawsze było moim marzeniem trenować zapasy, więc ja w końcu na te zapasy poszedłem I co śmieszne, no kurczę, nawet tam jak zacząłem, to trenerzy mówili, słuchaj Wojtek, ty trenuj, ale nie spodziewaj się, że gdzieś coś ci się uda. I jak walczyłem w finale Mistrzostw Polski, to mój trener z byłego klubu, bo przeniosłem się do Gwardii, mój trener z byłego klubu podszedł do mnie i mówi, kurczę, widzisz, jednak można, jak się bardzo chce. No i to jest taki mój powód do dumy.